Prawdziwy krzew winny. Het is donderdagavond. Jest czwartkowy wieczór. Pan Jezus po raz ostatni spotyka się ze swoimi uczniami. Podczas wieczerzy Judasz wychodzi, aby zdradzić Jezusa. Może wrócić w każdej chwili wraz z żołnierzami i aresztować Pana. Ale Pan Jezus pragnie powiedzieć uczniom jeszcze o kilku sprawach. Chodząc z Jezusem po ziemi palestyńskiej, mijali wiele winnic. Jezus wykorzystał to, aby zobrazować, co chciał uczniom przekazać. Opowiedział im o krzewie winnym. Ciekawe, że większość z nas dostrzega piękno tego porównania, natomiast nie rozumie prawdziwego znaczenia tej historii. W 10 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus, mówiąc do uczniów, użył przykładu dobrego pasterza, ale oni tego nie rozumieli. Możliwe, że my również docenimy piękno tego rozdziału, ale będziemy mieli kłopoty ze zrozumieniem Pana Jezusa. Dlatego wyjaśnijmy coś na początku. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Krzew winny jest rośliną. Rosnąc, staje się coraz większy. Gdy Jezus porównuje siebie do winnego krzewu, to oznacza, że On również rośnie i staje się coraz większy. Jego pragnieniem jest wrosnąć w życie ludzi. Ja jestem krzewem, wy jesteście latoroślami. W rozdziale 12 to samo jest powiedziane w inny sposób. Dopóki ziarno pszenicy nie upadnie na ziemię i nie obumrze, nie wyda plonu. Ale pragnieniem tego ziarna nie jest pozostać samotnym. Ono obumiera, aby źdźbło i kłos mogły się rozwinąć. Dlatego Jezus mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Umarł z pragnieniem, aby jego śmierć przyniosła życie wielu ludziom. Taki jest zamiar ogrodnika. Mój ojciec jest ogrodnikiem i pragnie, aby pielęgnowany przez niego krzew się rozrastał. Teraz chciałbym zacytować myśl o tak wielkim ładunku i głębi, że mam do Was prośbę, abyście usiedli i poświęcili trochę czasu, może nawet cały wieczór, żeby to przemyśleć. Ja jestem krzewem winnym. Mój ojciec jest ogrodnikiem, a Wy jesteście latoroślami. To cudowna rzecz uświadomić sobie, że Bóg nie zatrzymał swojego świętego życia dla siebie. Jego pragnieniem jest wszczepić swoją świętość w życie ludzi, tak jak winny krzew daje życie swoim latoroślom. Ja jestem krzewem, wy jesteście latoroślami. En dan nu naar de wijnstok.
Teraz o krzewie winnym. Pan Jezus powiedział, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, mój ojciec jest ogrodnikiem. I zaraz po tych słowach mówi, każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. Ogrodnik patrzy na latorośl, widzi, że nie wydała owocu. Co robi? Odcina latorośl. To są trudne słowa, ale są tutaj zapisane i to na samym początku wypowiedzi Jezusa. Każda gałąź, która nie przyniesie owocu, będzie odcięta. Czym jest ten owoc? Owoc jest uwieńczeniem procesu życiowego zachodzącego w korzeniu krzewu, jego pniu i wreszcie gałęziach, gdzie tworzą się winne grona. Gdy przełożymy to na język normalnego, codziennego życia chrześcijańskiego, okazuje się, że owocem są cechy charakteru Pana Jezusa widoczne w naszym życiu. Pismo mówi o tych owocach, na przykład w liście do Galacjan, jako o owocach Ducha Świętego. Owocem zaś Ducha Chrystusowego, Ducha Świętego są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Można by wymienić jeszcze więcej cech będących owocami procesu zachodzącego w winnym krzewie i jednocześnie charakterystycznych dla Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest chrześcijaninem, a tymczasem jego życie nie zmienia się i nie wydaje owoców w postaci miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i wstrzemięźliwości, ten jest latoroślą przeznaczoną do odcięcia. Jak widać, nie można być latoroślą krzewu i nie wydawać owoców zgodnych z jego naturą. Owoce są logicznym wynikiem życia w Jezusie Chrystusie. Cechy jego charakteru powinny zatem pojawiać się w naszym życiu. Oczywiście na to trzeba czasu. Dlatego w Piśmie Świętym użyto przykładu drzewa, które nie wydaje owocu, na przykład w ciągu 3 lat. W związku z tym właściciel winnicy pyta, czy nie należałoby wyciąć go od razu. Jak każda latorośl należąca do Jezusa, powinniśmy wydać konkretny, widzialny dla świata owoc. W przeciwnym wypadku zostaniemy odcięci, bo hodowanie takiej latorośli jest bezcelowe. Teraz coś pozytywnego. Każdą latorośl, która wydaje owoc, ogrodnik oczyszcza. A więc, jeżeli hodowca widzi, że grona są dorodne, odcina wszystko, co może hamować dalszy ich wzrost. Może to być pasożyt, który zatruwa latorośl, jak grzech zatruwa życie. Pan Jezus powiedział, że musimy być oczyszczeni z grzechów przez Słowo Boże, czyli przez czytanie Biblii. Biblia pokazuje,